kiedyś Pan, kiedyś Pan powróci znów, powróci znów. Gdy kiedyś Pan powróci znów, i my też tam będziemy. Gdy kiedyś Pan powróci znów, gdy święci swój, gdy święci swój opuszczą grób, opuszczą grób. Gdy święci swój opuszczą grób, i my też tam będziemy. Gdy święci swój opuszczą grób, gdy Boga tron, gdy Boga tron otoczą w krąg, otoczą w krąg. Gdy Boga tron otoczą w krąg, i my też tam będziemy. Gdy Boga tron otoczą w krąg, gdy księgę swą, gdy księgę swą otworzy Bóg, otworzy Bóg. Gdy księgę swą otworzy Bóg, i my też tam będziemy. Gdy księgę swą otworzy Bóg, gdy po imieniu, gdy po imieniu wezwie Pan, wezwie Pan. Gdy po imieniu wezwie Pan, i my też tam będziemy. Gdy po imieniu wezwie Pan, gdy ucztę nam, gdy ucztę nam zgotuje Bóg, zgotuje Bóg. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg, i my też tam będziemy. Gdy ucztę nam zgotuje Bóg, gdy zabrzmi pieśń, gdy zabrzmi pieśń alleluja, alleluja. Gdy zabrzmi pieśń alleluja, i my też tam będziemy. Gdy zabrzmi pieśń alleluja, 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 alleluja. I my też tam będziemy, gdy zabrzmi pieśń alleluja. Kiedyś Pan powróci znów, gdy kiedyś
Wiecie, co odkryli naukowcy niedawno? O narzekaniu. Ktoś czytał newsy? Co się dzieje, kiedy człowiek narzeka? Mózg mu się zmniejsza. Niektórzy się przerazili. Ile to już lat? Ile tego mózgu zostało? Już tylko. Możemy to odkrycie naukowców nałożyć na plan Boga. Po co Bóg stworzył człowieka? Dlaczego tak fajnie zrobił raj? To jeszcze do dzisiaj tam się mówi, jako o, masz jak w raju, czy coś takiego. Dlaczego Bóg tak fajnie zrobił raj? Inaczej mówiąc, czy było na co narzekać w raju? Bóg tak zrobił, że nie było na co narzekać. No to znaczy, że chyba nie chciał, żeby narzekać. I rzeczywiście nawet Ewa nie narzekała w raju. Do czasu. Nie wytrzymała długo, nie? Ale możemy już sobie to na dzisiejszą perspektywę nałożyć. Bóg, tak samo jak w raju, stwarzając człowieka, dał mu wszystko, wokół wszystko pięknym uczynił, żeby człowiek się cieszył, żeby człowiek był radosny i żeby dziękował i chwalił swojego Stwórcę. Jak się przeniesiemy do ostatniej księgi Biblii, czyli do księgi Apokalipsy, to dokładnie ten obraz widzimy. Tam całe zbawione stworzenie, mówię o ludziach, plus aniołowie, ci, którzy się nie zbuntowali, dziękują i wychwalają Boga. No to mamy punkt początkowy, punkt końcowy. Co robić dzisiaj? Warto by rzeczywiście wysnuć wnioski, nie tylko z nauki, ale i z Bożego planu. Bóg chce, abyś dzisiaj, ja i ty, żebyśmy się cieszyli, radowali i wychwalali Go. Wiedząc, że On jest źródłem wszelkiego dobra, stąd On jest źródłem wszelkiej naszej prawdziwej radości. Oczywiście Bóg nam daje fajne rzeczy. Daje nam różne niespodzianki, daje nam przeżywać piękne chwile. Dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze będziemy przeżywać świadectwa tu naszych braci i sióstr i też chrzest, czyli wyraz tego, że już wcześniej postanowili pójść za Jezusem, że już wcześniej przyjęli to, co Jezus dla nich na krzyżu zrobił i są dzisiaj zbawieni, są naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Już nic, nigdy nie może ich oddzielić od Chrystusa. To jest wielki powód do radości. Zapewne jeden z największych, może największy w czasie naszej tej ziemskiej tutaj, tego etapu pielgrzymki. Że kiedy sobie uświadomimy, co Jezus dla nas zrobił i że już nic, nawet my sami nie możemy tego zmienić. Nawet jakby nam odbiło, to i tak nigdy nie wyrwie nas z ręki Jezusa i Boga Ojca. To jest wspaniała perspektywa, którą mamy się cieszyć, pocieszać i tak dalej. Bóg oczywiście swoim dzieciom daje też przeróżne dobre dary. O, dzisiaj właśnie Iwan, dokładnie wczoraj, razem z Kasią, swoją żoną, dostali kolejny dar, córkę, Gabrielę teraz. Gratulujemy bardzo, wielkie pozdrowienia. Nie wiem, czy Kasia nas słyszy, może później będzie miała okazję, bo jeszcze jest w szpitalu, słyszy, myślisz. Także Kasiu, bardzo ciebie pozdrawiamy, mąż też cię pozdrawia. Pozdrawiamy cały szpital, jeśli nas słucha też. To Kasia, niezwykła osoba.
niektórzy, szczególnie z naszych gości, wiedzą, w piątek wieczorem właśnie tu przygotowała dla was różne rzeczy i tak już dość późno wieczorem powoli ociężale schodziła ze schodów, trzymając się za brzuch, nie? A o 6 rano już było po wszystkim w sobotę, nie? Także po prostu nie zeszła nawet w ostatniej chwili ze swojego przodka w kopalni, nie? Gdzie różne rzeczy robiła, także jesteś, Kasiu, dla mnie przynajmniej, ja myślę, że dla wielu znasz też takiego wzorem, że nikt się tu nie oszczędza. Jak w tej piosence i w Polskę idziemy, nie? Tam też jest o nieoszczędzaniu się? O, Czarek pamięta. Tam co prawda przy innych czynnościach się nie oszczędzali, jak to u nas dość w narodzie popularne, ale my mówimy o pracy, pracy dla Jezusa. Kasia, mówię, do wieczora pracowała, a rano już Bóg ją uwolnił od tych wszystkich niepokojów związanych z ciążą i już cieszy się, że może trzymać w ramionach, karmić swoją kolejną córkę, tym razem Gabrielę. Także cieszymy się razem z wami. Oczywiście mam nadzieję, że jeszcze Bóg da nam wspaniałe przeżycia razem. Mamy dzisiaj zatrzęsienie Kanady, nie? Tak gdzieś z 1/3 nas tu to Kanadyjczycy, znaczy Polacy z Kanady, także cieszymy się bardzo z tego powodu. Ale chciałem jeszcze nawiązać do naszego tematu. W kółko mówimy o uniwersytecie od wielu tygodni, w mniejszych grupach, no to od tam paru lat. Dzisiaj będzie uniwersytet, a pieniądze, ale warto sobie zadać też takie pytanie, no po co nam ten uniwersytet? Po co on w ogóle jest, znaczy ma być dokładnie w Polsce? Pamiętacie, Jezus kiedyś powiedział, pójdźcie za mną, nie? On wzywał ludzi, żeby poszli za nim. No ale po co? Pamiętacie? Pójdźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi, nie? Jak nałożymy to na początek Dziejów Apostolskich, kiedy przedstawiony jest w 8 wersecie cel otrzymania Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami. To jest dokładnie to samo, tylko troszeczkę z innej strony. Wielu z was, szczególnie na początku swojej drogi z Chrystusem, pyta się, no ale czy na pewno Jezus zamieszkał w moim sercu? Czy ja idę za Nim? Czy ja jestem zbawiony? No to spróbujcie zastosować ten test. Pójdźcie za mną, a ja uczynię was rybakami ludzi. Jeśli rzeczywiście prawdziwie poszedłeś za Jezusem Chrystusem, to dzisiaj będziesz doświadczał ciągłego myślenia, jak myśliwy albo rybak, czy tam wędkarz. O czym myślą wędkarze? Ktoś ma, którejś żona ma wędkarza za męża, takiego troszkę zwariowanego, tak powiem. O, coś tu się poruszenie nastąpiło wśród panów i pań. O czym on myśli? No oczywiście od czasu do czasu tam powie dzień dobry swojej żonie, ale poza tym, o czym myśli wędkarz? O nowej wędce, sprzęt, błyskietki tam jakieś, błystki, nie? Tam jaki kolor, jaki wąż, żeby tam do muchy był podobny, do robaka. Gdzie teraz słucha, co się u konkurencji dzieje, nie? Podnieca się tym, wyobraźnia mu już tam rozsadza czaszkę i tak dalej. I znowu musi pojechać gdzieś, zamoczyć wędkę i tak dalej, nie? Także nałóżcie sobie to, co jest znane, co niekiedy jest oczywiście w pewnej przesadzie pokazywane w różnych filmach komediowych i tak dalej. Teraz nałóżmy to na ten prosty test Jezusa. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Czyli jeśli idziesz za Jezusem, to cały czas w głowie będzie ci krążyć ta myśl. Co jeszcze mogę zrobić, co jeszcze razem możemy zrobić, by więcej ludzi dla Jezusa nałowić? Prosty test. Co masz w swojej głowie? Czy to cię pożera? Oczywiście, jeśli powiesz nie, to jeszcze nie znaczy, że nie jesteś zbawiony. To tylko oznacza, że pozwoliłeś, że chwasty zatruły twój mózg. Że myślisz nie o właściwych rzeczach. Możesz się z tego nawrócić, odnowić umysł i iść dalej za Jezusem. Ale jeśli z kolei widzisz to w sobie, że ześwirowałeś na tym punkcie, i ludzie cię nie poznają, no a z nim to nie ma o czym gadać, bo on tylko w kółko o tym Jezusie będzie chciał gadać, nie? O, to masz, że tak powiem, zdany test.
idziesz za Jezusem. Jezus powiedział, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz modlili się oczywiście za ten nasz, na razie największy projekt, który jest przed nami. Mam nadzieję, że po zrealizowaniu tego projektu będzie jeszcze większy przed nami, nie? Że Bóg nam da, ale nie wiem, nie? Co będzie. Ale kiedy będziemy myśleć o tym, żebyśmy zawsze ustawiali to w kontekście, czy to służy misji Jezusa Chrystusa, abyśmy razem byli lepszymi rybakami ludzi, żebyśmy więcej Polaków złowili dla Jezusa Chrystusa, ale też dziękujmy za te małe sprawy, czy małe, codzienne, nie wiem, jak to nazwać, po to, żeby rzeczywiście nasze życie tu, na ziemi, było życiem radości, chwalenia i wdzięczności, a nie jakiegoś narzekania. Nie, nie, nie będziemy narzekać, nie narzekamy. Już chroń swój mózg, nie narzekaj. Oczywiście to jest, że tak powiem, egoistyczny cel, ale Bóg jest tego wart. Jeśli się prawdziwie zastanowisz nad tym, co zrobił dla nas. Śpiewaliśmy przed chwilą o Bogu, naszym Stwórcy. Czyli co zrobił, stwarzając ten świat. I co zrobił, zbawiając nas, Bóg jako nasz Zbawiciel. To już teraz powinieneś zacząć Go chwalić. Módlmy się najpierw w grupach, a potem jeszcze pośpiewamy.
gdy stanął na brzegu, szukał ludzi gotowych pójść za nim, by łowić serca słów Bożych prawdą. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły me imię, swoją barkę pozostawiam na brzegu, razem z Tobą nowy zacznę dziś. Przeciw wrogom my.
prowadź mnie na skałę Twą, mnie na skałę Twą, która przewyższa mnie, która przewyższa mnie. Jeszcze zaśpiewajmy. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. To jest numer 73. W sumie, Radek, mnie wyręczyłeś. No wszystko powiedziane w temacie uniwersyteta, pieniądze, nie? Tu na naszym tym rysunku widać, czy grafice, widać dwa zdjęcia przed, kiedy jeszcze Liberty University nie było w tym miejscu, tylko jakieś górki i pagórki, trochę lasu i krzaków, nie? I teraz, kiedy rzeczywiście największy uniwersytet świata. To się stało, powiedzmy, w ciągu 50 lat, czyli nie tak, wiecie, nie jakieś takie, nie zamierzchła historia, nie setki lat, kilkadziesiąt lat. Tę historię znacie, nie będę jej nadużywał, ale oczywiste jest, że to, co tutaj teraz jest, to są miliony dolarów. Nie? To ogromne przedsięwzięcie finansowe. Ogromna skala. No ale wiecie, że zaczynali jeden pastor z kilkoma współpracownikami z pustymi portfelami, nie? Także to, dlatego mówię, nie patrzmy na niemożności, nie patrzmy, że się nie da. Nie mówmy, że to wykracza całkowicie poza nasze ludzkie możliwości, nawet jakbyśmy się wszyscy razem, tak jak tu siedzimy, czy może nawet jakby dzisiejsi wszyscy nasi słuchacze cały swój majątek dali w tej chwili, to by było pewnie za mało na to, co zrobili ta garstka Amerykanów tam w ciągu ostatnich 50 lat. Nie? Ale to nie jest nasz problem. Zakończyliśmy tydzień temu nasze spotkanie wersetem z jednej z ksiąg Starego Testamentu, z tak zwanych proroków mniejszych z księgi Ageusza. Przeczytajmy. Rozdział drugi, werset od wersetu 8. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Dwie rzeczy tu widzimy. Problem jest odbudowy świątyni. Można sobie całą tę księgę, bardzo krótką, a bardzo treściwą, może jedną z najbardziej treściwych, szczególnie w tych prorokach mniejszych, to tę księgę, bo historię Jonasza znacie, a z pozostałych, no to właśnie bym tę księgę polecał. Całą sobie można przeczytać, jeśli chodzi o te sprawy finansowe i realizacji wielkich projektów dla Boga. Bóg mówi,
moje jest srebro i złoto. Nie? To jest pierwsza prawda. Śpiewaliśmy przed chwilą, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, oczywiście co będzie wam potrzebne w tej drodze, będzie wam dodane. No to jest ta sama prawda inaczej przedstawiona. I druga prawda, zobaczcie, że Bóg chce rozwoju. Nie? Tam pierwsza świątynia, grzech Żydów, klęska, rozwalenie tego pierwszego projektu. Teraz wracają, by go odbudować. A Bóg mówi, to wcale niekoniecznie musi być gorsze. Nie? Zobaczcie, że my kontynuujemy to, co 500 lat temu tacy ludzie jak Jan Łaski i jeszcze wielu innych próbowali w Polsce zrobić, im się nie udało. Albo można powiedzieć, zaczęli, ale nie dali rady skończyć. Nie? I my mówimy, no to my zrobimy to drugi raz. Możemy to zrobić lepiej. W sensie Bóg chce nam dać jeszcze więcej niż im dał. A dał im dużo. Nie? Wtedy. Bo w ciągu kilkudziesięciu lat oblicze, można powiedzieć takie religijne, Polski się całkowicie zmieniło. Nie? Chwała tego domu może być większa, czy będzie tutaj im konkretnie, my tylko się wzorujemy, patrzymy na to, nie? Na te inspiracje. Drugi tekst, który omawialiśmy tydzień temu, to były tak zwane zasoby ludzkie. Proszę, zobaczmy przy budowie pierwszej świątyni. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 36, werset 4. I zeszli się wszyscy zręczni wykonawcy wszelkiej pracy potrzebnej do służby w świątyni. Każdy od swojej własnej pracy, jaką dotąd wykonywali. Tak, zeszli się wszyscy zręczni i dali radę. Nie? Czyli żeby zrealizować jakiś wielki projekt, potrzebujemy ludzi. Nie? To jest oczywiste. Nie? To sam, nawet Noe sam nie zbudował przecież swojej arki. Nie, nie takiej swojej, nie? Ale oprócz ludzi potrzebujemy też pieniędzy. I tak jak widzieliśmy, pokazywałem tydzień temu, Bóg poruszył zręcznych ludzi, Bóg dał im zdolność nauczania innych, delegowania swoich obowiązków i tak dalej. I wystarczyło fachowców. Wszystkie role, można powiedzieć, od portiera do profesora zostały obsadzone w tym, powiedzmy, projekcie Uniwersytet, który sobie to tak roboczo odczytujemy z tego, jak była zorganizowana praca przy budowie świątyni. Teraz będziemy mówić o pieniądzach. No, już wiemy, że Bóg jest właścicielem, no ale teraz jak on dał te pieniądze wtedy Mojżeszowi? Proszę, zobaczmy. Rozdział 35 od wersetu 4. Wtedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: oto sprawa, którą nakazał Pan. Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją jako dar ofiarny dla Pana. Złoto, srebro i miedź. Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie namiotu zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty. Przychodzili zarówno mężczyźni, jak i kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki, kolczyki i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu. Dzięki. Tu jest początek narracji, zaraz będziemy ją dalej czytać, ale chciałem, żebyśmy kilka elementów sobie już zaobserwowali. Nie? W jaki sposób Bóg dał pieniądze na tę inwestycję? Rzeczywiście poruszył serca ludzi. Poruszył serca ludzi, widzicie? Tak jak każdego duch pobudził. Każdy kogo dokładnie duch pobudził. Ale zobaczcie, podkreśliłem tu kilkukrotnie, a jakbyście sobie cały ten fragment przeczytali, to jeszcze więcej, ciągle powtarza się ochotne serce. Widzicie to? Duch poruszył i ochotne serce. Nie ma tu żadnej manipulacji, czyli żeby w jakiś sposób podejść ludzi, żeby tam dali te pieniądze, nie? Nie ma żadnego przymusu. To jest przywilej. Uczestniczenie w tym dziele to jest przywilej, nie? Dla tych, których serce Bóg poruszy
i dla tych, którzy rzeczywiście chcą. Muszą mieć chęć. Zaraz pokażę to później na przykładzie Nowego Testamentu, że ta sama prawda jest dzisiaj obecna przy dawaniu. Choć nie ma tutaj o dawaniu na uniwersytet, ale jest coś poza normalnym funkcjonowaniem Kościoła czy zgromadzenia ludu Bożego. Bo zobaczcie, że ten tekst nie mówi o tych stałych dawaniach, dziesięcinach czy innych tam rzeczach, utrzymywaniu Kościoła, pastorów czy czegoś takiego. Nie. Ten tekst mówi o czymś ekstra. Oni nie budowali cały czas tego namiotu, zgromadzenia czy później świątyń, tylko były takie elementy, takie momenty w historii, że teraz trzeba to zrobić. I ponad to normalne dawanie, a teraz jest czas na coś ekstra. Także mówimy o dawaniu ekstra cały czas, a nie o normalnym funkcjonowaniu Kościoła. Czyli jeszcze raz, skąd Mojżesz dostał pieniądze? Od ludzi, których serca Bóg poruszył i których serca były ochotne dla Boga. Serca były ochotne dla Boga. W tym sensie mówi, że to jest przywilej mieć udział w tym dziele. Dobra, jedźmy dalej. Rozdział 36 od 3 wersetu. Nie czytaj Macieju parametrów, tylko zawsze tekst. I odebrali od Mojżesza wszystkie dary, które przynieśli synowie izraelscy na wykonanie prac potrzebnych do służby w świątyni. Oni zaś nadal przynosili do niego dobrowolne dary każdego rana. I rzekli do Mojżesza: lud przynosi więcej niż potrzeba na wykonanie tego, co Pan nakazał wykonać. A tego, co zniesiono, wystarczało na wykonanie wszelkich prac, a nawet zbywało. Tu troszeczkęśmy skrócili, widzicie, tam są nawiasy z kropkami, możecie sobie doczytać, ale zobaczcie, jaka jest końcówka, jaki jest rezultat tego. Jeśli to jest Boże dzieło, jeśli rzeczywiście Bóg ma tam swoich ludzi, to co będzie finansowym efektem? Starczy na wszystko, a nawet będzie zbywało. Starczy na wszystko, a nawet będzie zbywało. Na wykonanie wszystkich prac, a nawet będzie zbywało. Ciekawa obserwacja, nie? Kiedybym miał pokazać nasze życie jako Kościoła, nie? Tamte 30 lat, to spełnienie się tego, co tutaj jest napisane, często mogliśmy doświadczać na co dzień. Przecież 30-osobowy Kościół przez kilkanaście ładnych lat prowadził równolegle kilka projektów, których kościoły dużo większe pojedynczo by może nie sprostały. Utrzymanie pastora i jego rodziny, podstawa funkcjonowania kościoła, cały czas było. Wydawanie gazety, cały czas było. Później jeszcze kupiliśmy sobie starą szkołę i przerobiliśmy ją na taki mini pensjonat. Trochę własnymi rękami, ale też trzeba było pieniędzy. Zabrakło? No nie zabrakło. Ale to wszystko były małe projekciki. A potem zrobiliśmy projekt wielki. Projekt, który już miał objąć całą Polskę. Myśmy się do tego przygotowali. Pamiętacie cały cykl nauczań o tym, co to znaczy uczynię was rybakami ludzi. Nie? To są mniej więcej 2 lata, rok przed rozpoczęciem tego projektu już na całą Polskę. A potem ruszyliśmy z programem cotygodniowym. I czy kiedykolwiek nam zabrakło pieniędzy? A to już duże pieniądze były. To już duże przedsięwzięcia. Zobaczcie, że cały czas Bóg się przyznaje. To, co widzimy w Starym Testamencie, że się działo gdzieś tam w zamierzchłej historii, której już niektórzy mówią, że to legendy, no to niech zbada, co się dzieje teraz. To też legendy? Ale to jest dokładnie ten sam Bóg, jego cele i te same metody realizacji. Bóg porusza ludzi, mają ochotne serce i jest na wszystko, co potrzeba, a nawet jeszcze więcej. Żebyśmy czasem nam nie przyszło do głowy się martwić, że na coś nie starczy. Zawsze jak mnie ktoś pyta, no a skąd weźmiemy na to pieniądze? Ja tak, weź jakieś inne pytanie zadaj. Szczególnie kobiety jakoś mają tendencję do zadawania takich pytań.
Trzeba ufać Bogu. No, jego jest srebro, jego jest złoto. Jeśli my mamy się skupić przede wszystkim na tym, czy to jest Boża wola i czy to jest Boży czas. Ale o tym to już mówiłem parę tygodni temu. To jest nasz punkt koncentracji. Jeśli to jest Boża wola, czyli robimy to, co się Bogu podoba, zgodnie z Jego słowem, a nie z naszym widzimisię. Jeśli robimy to we właściwym czasie, jeśli to nie są nasze mrzonki, ale rzeczywiście on przygotował grunt, no to i pieniądze też będą. O to my się nie musimy martwić. Nie? Dobra. Wszystkiego wystarczyło i pamiętacie, Bóg poruszył i ochotne serce. Wielokrotnie jest to ochotne serce. Tu dobrowolne dary znowu, zobaczcie, się powtarza. No a teraz przenieśmy się do Nowego Testamentu, żebyście zobaczyli te same zasady, no bo ktoś powie, to Stary Testament, stara świątynia i tak dalej. Dobra, mamy znowu ekstra zbiórkę, nie normalne funkcjonowanie Kościoła, tylko pokrycie potrzeb, głód, święci w Jerozolimie, chrześcijanie w Jerozolimie są pozostawieni praktycznie bez środków do życia. Kościoły pogańskie składają się na pomoc dla Jerozolimy. Nie? Czyli mamy coś ekstra i coś wielkiego, bo to praktycznie cały basen Morza Śródziemnego. Wiecie, tu apostołowie, ich wysłannicy jeżdżą, statki pływają, zbiórki się dzieją. No zresztą zaraz przeczytamy. Jedźmy. Zbyteczną zaś jest rzeczą, bym do was pisał o dziele miłosierdzia dla świętych. Znam bowiem ochotną wolę waszą, z powodu której chlubię się wami przed Macedończykami, mówiąc, że Achaja już od zeszłego roku jest gotowa. I gorliwość wasza zachęciła wielu z nich. Posłałem tedy braci, aby nasze chlubienie się wami w tej sprawie nie okazało się nieuzasadnione i abyście byli przygotowani, jak mówiłem, że jesteście. Dzięki. On, cofnijmy, nie? No, podkreślenia są, no to trzeba podkreślić, nie? Paweł pisze do jednego z kościołów, prawdopodobnie można powiedzieć głównego kościoła tej krainy geograficznej, tej części Grecji, czyli do Achaii. I mówi, że chwaliłem się wami przed Macedonią. Pamiętacie, Macedończycy, będziemy, może jeszcze do nich wrócimy, im z kolei Bóg dał błogosławieństwo, że z biedy dali tak, że nawet Achaja była pod wrażeniem. Tu z kolei chwali się Achają przed Macedończykami, tylko że jest pewien problem. Widzimy te same elementy, ochotna wola, gorliwość, nie? Że to wychodzi od nich, ta chęć dania, ale Paweł mówi też, widać tutaj zachęcić wielu, widać jak to nawzajem, jak się wytwarza pewien rodzaj współzawodnictwa, to może złe słowo, ale rozumiecie, o co chodzi, że jedni drugich zachęcają do tego dzieła, czyli jest to jakieś jawne. Te kwoty, ten proces dawania jest w jakiś sposób jawny. No nie tak jak tam na przykład na Podhalu wyczytują w kościołach tam kto ile dał i tak dalej po nazwisku, a ten to nie dał, nie? To, tak też wyczytują. Ale jest to w jakiś sposób jawne, przynajmniej jakieś kwoty czy jakieś środowiska, wiadomo, tak, że oni nawzajem się zachęcają. Nie? Pojawia się jednak pewien problem, że oni zadeklarowali wpłatę, ale jeszcze tej wpłaty nie zrobili. Czytajmy dalej więc. Byśmy, w razie gdyby razem ze mną przyszli Macedończycy i zastali was nieprzygotowanymi, nie byli zawstydzeni my, nie mówiąc już o was, z powodu tej ufności. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak, aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Ciekawe, nie? Paweł widać, że jest takim bardzo dobrym dyplomatą, jeśli chodzi, czy psychologiem. To ten 17 rozdział Dziejów Apostolskich, tak jak pamiętacie, mówił do tych pysznych, religijnych, ale nieznających Boga Ateńczyków, tej elicie. Tam właśnie wykazuje też te zdolności, a tu mówi do Koryntian, nie? Najpierw ich tak wychwala i tak dalej, ale on wie, że będą mieli problem. On wie, że są tak zwani mocni w gębie, nie? Kiedy trzeba było w porywie serca zadeklarować, zadeklarowali wiele, ale on musiał już się zderzyć z ich cechami charakteru.
Nie? Bo inaczej by tego nie pisał, inaczej by tego nie robił. On wręcz wysyła przed sobą zwiadowców, żeby przygotowali. Mówi, prawdopodobnie przyjdą ze mną Macedończycy, którzy niosą ten dar też dla kościołów w okolicach Jerozolimy. Nie? No to żeby nie zobaczyli, że wy jesteście kompletnie nieprzygotowani. A zobaczcie, pojawia się też ten element skąpstwa. Nie? Czyli widać, to zresztą chyba każdy z nas trochę tak ma, że jest poryw serca, jest gotowy dać, ale jeśli tego nie zrobi od razu, to później zaczyna, jak to się mówi, racjonalizować. No nie, no tak, obiecałem, powiedziałem, no tak, potrzebna sprawa, nie trzeba by ten uniwersytet, to dobra nawet może i sprawa, ale przecież dach cieknie. Już trzeci rok, nie? No już trzeba by wreszcie zrobić. To może jednak tak połowę damy na uniwersytet, a połowę na ten dach, nie? Już o nowej wędce nie będę mówił, bo to by może niektórych obrażało, nie? Ale gdzieś tu zobaczcie, że podobną mają... Paweł wie, że oni taki dialog wewnętrzny ze sobą prowadzą teraz, nie? Bo wcześniej, tam chyba rok temu czy ileś, no zadeklarowali te pieniądze, no ale teraz przyjdzie, sprawdza. Mówi, no i przypomina, no ludzie, no jakście powiedzieli, to już kubyłka u płota, to tak jakby to było dawno zapłacone, nie? Mówi, żeby nie było, że tak powiem, kwasu. Jedźmy dalej. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje, a władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Zakłada, że to są ludzie racjonalni, nie? Że oni reagują na argumenty i przedstawia im dwukrotnie, zobaczcie, przedstawia im Boga jako źródło błogosławieństwa finansowego. To Bóg jest źródłem tego, że ja mam pieniądze. Że mnie nie okradli, że mi tam interes poszedł, nie? Że statek się nie utopił, czy jeszcze tam coś tego. Nie? Przedstawia z jednej strony zasadę, nie? Kto skąpo sieje, skąpo będzie też żął. Nie? To jest prosta, prosta zasada. I jeszcze raz podkreśla działanie Boga. To Bóg może udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście. I teraz tu zaczyna się nowa narracja. No dobra. Byliście poruszeni tą potrzebą Kościoła w Jerozolimie, ale teraz jeszcze raz chcę wam pokazać, jaki jest skutek waszego dawania. Nie? I zaczyna im wymieniać. Po pierwsze, idąc za Bogiem, mają błogosławieństwo, żeby mieć na wszystkie swoje potrzeby, ale Bóg nie daje ci pieniędzy, tylko żeby zaspokoić twoje potrzeby. Widzisz? Abyście mogli, jak hojnie, znowu zobaczcie drugi raz, wcześniej było hojność, a nie skąpstwo, teraz znowu jest hojnie, łożyć na wszelką dobrą sprawę. No i teraz zobaczmy, dalej wymienia już precyzyjnie, jakie są skutki tego dawania. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak, ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Czyli mamy kolejne powtórzenie, czyli widać, że apostoł Paweł wie, że często jak się mówi, to jeden przysnął, drugi miał telefon komórkowy w ręku i coś sprawdzał akurat na fejsiku, jaka tam ważna dyskusja się toczy. Trzeci patrzył przez okno, a tam czwarty musiał się podrapać i akurat nie dosłyszał. Nie? Dlatego powtarza drugi raz. Nie? Zobaczcie, tę samą lekcję powtarza praktycznie drugi raz, ale już w 11 wersecie pojawia się to, o czym mówiłem. Co jest skutkiem? Wcześniej mówiliśmy pierwszy skutek, że to dzieło nie będzie bez, te wszelkie dobre dzieło będzie, że tak powiem, zaopatrzone. Nie? Teraz, widzicie w 11 wersecie, to ich dawanie co sprawia? Że inni dziękują Bogu.
Dalej rozwija tę myśl, proszę. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. Amen. No, bardzo bogaty ten tekst jest. No, próbujmy sobie to pogrupować. Nie? Czyli pierwsza rzecz to wypełnienie tych braków, czyli że Boże cele mają zaplecze finansowe, czyli jest z czego to finansować. Nie? Konkretni ludzie, bo tutaj akurat była pomoc, można powiedzieć, taka charytatywna w tym opisie, oni mają z czego żyć. Te braki nie doświadczają braków. Nie? Że wasze bogactwo dało im w ich ubóstwie możliwość też niedoświadczania braków. Oni składają teraz liczne dziękczynienia. Co jeszcze widać? Widać, że ci ludzie są konsekwentni, że rozporządzają swoim mieniem zgodnie z Bożymi zasadami, że podporządkowujecie, widzicie? Widać przez to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej, że to, że mówicie, że należycie do Boga, to, że mówicie, że wszystko, co macie, należy do Boga, nie jest tylko kwestią deklaracji, ale czynów. Czyli wy nie tylko to mówicie, ale rzeczywiście tak żyjecie. Zobaczcie, co jest jeszcze na koniec. Że to dawanie sprawia, że doświadczają wspólnoty, że nasza wspólnota nie jest fikcją. Pamiętacie, jak opowiadałem wam, jak polscy protestanci w XVI wieku myśleli o tłumaczeniu Biblii. Przydałoby się dobre tłumaczenie Biblii. Tu już Anglicy pracują nad swoim, mają i tak dalej. Polacy nie. No przydałoby się. No to złóżmy się. No i to był koniec. Oni deklarowali w większości swoją wiarę, ale kiedy przyszło sprawdzam, nie dali pieniędzy. I to tłumaczenie długo nie mogło powstać, dopóki jeden z magnatów miał, dobra, to ja zapłacę za wszystko. Nie? Ten Radziwiłł Czarny, ale o tym mówiłem już dość szczegółowo. Tu mamy całkiem inny obraz. Czyli jeszcze raz, braki czy potrzeby, braki u świętych czy potrzeby dzieła Bożego zostają wypełnione przez twoje dawanie ekstra, bo to jest, mówię, dawanie ekstra cały czas. Nie? Ludzie dziękują Bogu. Wy dajecie świadectwo, że należycie do Chrystusa, że całe nasze życie należy do Chrystusa, nie Jego część, nie Jego niedzielna część, czy tam może jeszcze ktoś dołoży poniedziałek, ale całe życie należy do Chrystusa. I czwarty punkt, doświadczamy wspólnoty. Nie wiem, nie rozmawiałem o tym, jak na Liberty doświadczali tego, szczególnie na początku, ale widać, że szczególnie ta stara gwardia to są ludzie, którzy no tak jakby z jednego oddziału. Nie? Spotkaliśmy akurat nie samego pastora Folwella, bo za późnośmy przyjechali, ale spotkaliśmy jego bliskiego kuzyna, chyba tak jak brata stryjecznego, coś takiego, tak mi się wydaje, tak? O ile dobrze pamiętam, nie? I to, co wiedzieliśmy o tym pastorze Folwellu, to widzieliśmy też w tym jego współpracowniku, bliskim kuzynie, nie? Że widać było, że to są ludzie, którzy żyli tym samym marzeniem, tą samą wizją. Później spotkaliśmy jeszcze jednego z profesorów i dokładnie to samo doświadczenie. Dokładnie widać było, że on nie tylko żyje samym tym uniwersytetem, ale zobaczył nas i mówi tam do już najważniejszego, mówi, słuchaj, tu mamy taką grupę z Polski, to oni są tacy sami jak my, te 50 lat temu. Nie? Czyli widać, że on nie poszedł w kierunku takiego już, no tutaj ile pieniędzy, tu jacy studenci, ile tam nowy wydział założymy. On cały czas żyje tym marzeniem, żeby było jeszcze więcej
rybaków ludzi, żeby było jeszcze więcej złowionych ludzi dla Chrystusa, czyli doświadczenie wspólnoty. Takie projekty łączą, po prostu łączą ludzi, jeśli rzeczywiście oni dadzą swoje, wszyscy dadzą swoje serce dla Jezusa w tym dziele. Dobra, czytajmy dalej. Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik. O, cofnęliśmy się znowu do Mojżesza. Nie? Mamy za sobą już pokazanie, że te same, można powiedzieć, zasady dawania na taki ekstra projekt, który wykracza poza możliwości tam pojedynczych nawet wspólnot. Wracamy z powrotem, ponieważ ten aspektśmy pominęli. Mówiliśmy o dawaniu przeciętnych, zwykłych ludzi. A tu pojawiają się też w opisie Mojżesza jacyś ludzie wybitnie bogaci. Książęta są nazwani. I tam ci złoto, srebro, miedź dają, a ci jakieś ekstra jeszcze rzeczy. Czyli jakieś kosztowności, których normalny Żyd tam nie miał. Nie? Mieli złoto, mieli srebro, mieli miedź, ale to książęta przynosili te rzeczy, które były również potrzebne na zbudowanie tej świątyni, ale przeciętny Żyd nie miał takich środków. I teraz oni przynoszą. Czyli mamy pewną grupę w tym środowisku, która jest zaangażowana, która jest niezmiernie bogata. O tak, nie? Że nie rozstrzygamy przyczyn. Możemy kiedyś się tym zająć, czy to jest talent jakiś, czy Bóg ich postawił w jakimś miejscu odpowiednim, czy tam gdzieś po rodzicach odziedziczyli i się później nawrócili i tak dalej. Różne są możliwości, ale są ludzie niezmiernie bogaci, których tam ich pieniądze ponad to, co oni tam potrzebują, to są wielokrotnie więcej mają pieniędzy niż tam przeciętne utrzymanie rodziny czy pojedynczego człowieka. I Bóg i dla nich wyznaczył rolę. I ci książęta izraelscy tę rolę zrealizowali. Nie zawsze im tak dobrze szło. Jakbyśmy zobaczyli księgę Nehemiasza, nie będziemy tam wchodzić, ale możecie sobie zobaczyć. Tam również mamy taki ekstra projekt budowy, czy odbudowy tam murów i tak dalej. I tam książęta już nie są tacy skorzy. Już, można powiedzieć, uciskają nawet tych innych Żydów, którzy pracują przy tej budowie. Nie? Czyli no, widać, że im bogatszy człowiek, tym ma często większą trudność. To może to nie jest zależność dla wszystkich, ale trzeba o tym pamiętać, że miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła i nikt z nas nie jest odporny na tę przypadłość. Szczególnie jak ktoś ma dużo pieniędzy, to może mu się łeb zlasować. I widziałem takich gorliwych chrześcijan, którym się łeb zlasował, jak dostali duże pieniądze. Czyli tobie też to grozi i mi również. Trzeba się strzec. No ale mamy. Po coś Bóg daje tych bogatych ludzi, także w kręgach chrześcijańskich. Tu ich było stosunkowo sporo, bo to jest zgromadzenie etniczne. Nie? To są wszyscy Żydzi, cały naród. Chrześcijanie, no to jest jakaś część społeczności. Przenieśmy się znowu do listu do Koryntian, żeby zobaczyć książąt w kościołach. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. A możecie sobie w szerszym kontekście przeczytać. Znowu mamy książąt w kościołach, czyli ludzi z tej tak zwanej elity polityczno-ekonomicznej. Nie? Tylko tym razem jaki jest kwantyfikator? Ilu ich jest? Zwróćcie uwagę na tekst. Dlaczego? Ich jest niewielu. Aniu, masz pomysł? Że pokładają zaufanie w swoich pieniądzach zamiast Bogu. Tak, że jest jakiś problem.
jest jakiś problem z tymi ludźmi, że ze względu na wysoką pozycję, na władzę, jaką mają nad ludźmi, nad ogrom pieniędzy, czyli po części też władzę, jaką mają, poszli w kierunku głupoty. Pamiętacie tego, któremu szczególnie pole obrodziło? Co on pomyślał? Bóg dał mu ogromny majątek, ogromne bogactwo. Po co? Jaka jest wola Boża? Abyście mieli wszystkiego pod dostatkiem. I co? I ułożyli hojnie, hojnie na każdą dobrą sprawę. A on co pomyślał? Zburzę stodoły, magazyny, które mam, pobuduję wielokrotnie większe i zgromadzę te plony, które Bóg mi dał i będę już teraz miał do końca. Nie potrzeba mi już nikogo i niczego. Na wszystko mi wystarczy. Jestem wielki. I wieczorna rozmowa z Bogiem. Duriu skończony! Jeszcze dziś zostaną po tobie kalesony! I to brudne. A to wszystko kto weźmie? Tak się skończyła ta historia. Niewielu, że tak powiem, po dobroci przychodzi do Jezusa. Są tacy. Ten tekst jasno mówi. Są pośród was tacy. Są książęta wśród was. Ale jest ich niewielu. Wielcy podle urodzenia, wielcy podle intelektu czy wykształcenia, tytułów naukowych i wielcy pod kątem majątku i władzy, nie? Możni tego świata. Są. I Bóg tym ludziom daje szczególną rolę. Cofnijmy się z powrotem do Mojżesza. Zwykły lud przynosił złoto. Każdy miał tam jakieś obrączki, jakieś tam, nie wiem, ozdoby i tak dalej. Oni przynosili te zwykłe rzeczy, naczynia miedziane, takie, śmakie, wszystko, co było potrzebne do budowy. A książęta mieli przynieść te rzeczy, których zwykłym śmiertelnikom się nie śniło albo nie stać ich i tak dalej, a były potrzebne z jakiegoś tam powodu. Nie? No, po prostu Bóg dał przepis, jak to zrobić. No to skąd wziąć te rzeczy? Dali książęta. No i pytanie teraz. Mamy ogólno polską potrzebę. Polska nie ma chrześcijańskiego uniwersytetu. I teraz czy Bóg znajdzie wśród możnych, wśród chrześcijan, takich trochę jest, niewiele, ale jednak, ludzi, którzy będą gotowi odpowiedzieć na jego wyzwanie. To jest pytanie. Nie? Tu taka, może taki troszkę, że tak powiem, otrzeźwienie dla niektórych możnych tego świata. Z Księgi Estery poprosimy. Znacie kontekst. Estera w miejsce pysznej, nieposłusznej mężowi wcześniejszej królowej dostępuje tego zaszczytu, że jest, staje się, można powiedzieć, najbliżej przy władcy i pojawia się spisek, żeby wymordować Żydów. Nie? Nienawiść do Żydów jest przez całą historię widoczna. Diabeł rzeczywiście tym steruje. Tu taki spisek Hamana. I Mordochaj, który się od niej dowiedział, on jest krewnym, starszym krewnym Estery, jej takim opiekunem, ona już w tym momencie nie ma rodziców, utrzymuje z nią tam jakiś prawie że sekretny kontakt, informuje go, a ona mówi, ale jak ja pójdę do króla, to on może mnie zabić. Bo wtedy ta żona mogła przyjść tylko na wezwanie. Jeśli się pojawiła nieproszona, no to król mógł berło w dół, no to mieli ją od razu zabić, albo w górę, no to ją wysłuchał. To mówi, jak ja pójdę, to ryzykuję życiem. No ale to wszyscy Żydzi ryzykują życiem. Nie? I zobaczcie, co Mordochaj bardzo mądrze do niej mówi. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie,
czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Amen. Zaraz przejdziemy dalej. Poczekajcie, zobaczcie szczególnie ten werset 14. Nie? Tu są bardzo, bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o twoją karierę. Nie? Tu mówię szczególnie do tych, którzy jakąś wielką karierę osiągnęli i teraz się boją, no ale jak ja się przyznam do Jezusa, to może ja coś stracę. Nie? Takie mają dylematy. Kiedy mamy nawet małą karierę, też mamy takie dylematy. Nie? Ale tu już jest no, ktoś bardzo, bardzo wielki. Nie? Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Zadaj sobie to pytanie. To do książąt. Nie? Być może tu na sali nie ma żadnego księcia w tym znaczeniu, ale być może jakiś nasz słucha. Zadaj sobie to pytanie. Czy być może pozycja, jaką Bóg dał ci osiągnąć w świecie władzy i pieniędzy, nie jest po to, żeby właśnie przez ciebie zrealizował się ten plan? Czy nie na taki czas zostałeś tak wyniesiony? Jeśli zlekceważysz to, co Bóg ci mówi w sercu, bo pamiętacie, tam było, że ochotnie i że Bóg przekonywał do tej ofiarności, ale człowiek zawsze może reagować nie. No, to tam Mordochaj mówi, że Bóg sobie poradzi bez ciebie, ale z tobą może być gorzej. To taki off-topic, a my wracamy do naszego kluczowego pytania. Skąd wziąć pieniądze na uniwersytet? Prosimy Księgę Ageusza. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan. A potem dalej testuje ich. Kiedy już porzuciliście grzech egoizmu i troszczenia się o swoje sprawy, podczas gdy sprawy Boże leżą w gruzach, sprawdźcie stan swojego konta, mówi. Zobaczcie, proszę. Moje jest srebro. No nie, nie, no następny tekst. To będzie księga. Nie, zaraz, coś z księgi Ageusza. Nie mamy. A to przepraszam, to możemy sobie otworzyć szybciutko. Chyba, że macie slajdy z poprzedniego nauczania, bo tym kończyłem tydzień temu. Osiemnasty werset z drugiego rozdziału Ageusza. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Zważcie. Wcześniej pokazuję im, jak wyglądały wasze zbiory, wasze konta, wasze zapasy, kiedy krzątaliście się swojego, a lekceważyliście potrzeby Boga. I że tam przyszliście tyle, a było połowa, albo jeszcze mniej. A teraz, kiedy wzięliście się do roboty, zobaczcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu? Czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu? Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. To jest test. Nie wiem, może ktoś z was chciałby jakieś świadectwo powiedzieć w tym temacie. Ja już mówiłem i o naszym życiu jako Kościoła, że za każdym razem, kiedy nie mając zasobów, stawialiśmy krok naprzód, widząc, że to już jest konieczny element rozwoju, Bóg zaraz dawał ponad miarę wszystkiego, co było potrzeba. Czy ktoś w swoim życiu doświadczył czegoś takiego i chciałby o tym opowiedzieć? Może na czacie, proszę bardzo, czy z naszych grup biblijnych ktoś chciałby się zgłosić? Jest okazja, żeby pokazać, że to nie jest tylko teoretyczne to, o czym mówimy, ale to rzeczywiście się dzieje dziś. W takiego samego Boga wierzymy. Dziś.
Ktoś się odważy? Maciek, proszę bardzo. Mikrofon stąd damy, czy mamy z tyłu? Jest z tyłu, widzę. Tak, słychać. Ja to też widzę w swojej rodzinie, kiedy zaczynałem ten swój mały biznesik. Był jeden duży sklep w tym miasteczku, gdzie go prowadzę i było całkiem fajnie. Teraz jest tych sklepów 8, czy tam 9, już nie wiem ile. Przybyło mi dzieci. I a 9? Też nie. Dziewięć. Razy 500, a dobrze ci życzę. No. Razy 500 złotych, to chyba tego było. I nie brakuje. A mało tego, że nie brakuje, to też można, tak jak jest napisane, łożyć i tu, i tam. Komfort życia nam się zwiększył. Mamy własny dom, o którym kiedyś nawet chyba nie marzyli, przynajmniej ja nie marzyłem, bo to było poza jakimkolwiek zasięgiem. A teraz jest dom, jest działka i naprawdę na full wypas. Chwała Bogu. Tylko i wyłącznie. Amen. Ktoś jeszcze? Mamy kogoś na czacie? Albo grupy biblijne? Kobiety też zapraszam do dzielnia. Tatiana, proszę. Urodziłam się w Kazachstanie i właśnie miałam w Polsce koczowniczy obraz życia. Miałam bardzo dużo stancji i pewnego dnia usiadłam i pomyślałam sobie, no chyba już powinnam gdzieś tak, no chciałabym mieć swoje mieszkanie. Tak pomyślałam i pomodliłam się, powiedziałam to Bogu. No i dzisiaj to mam. Chociaż po ludzku to nie wyglądało, żeby... Ile tam miałaś pieniędzy? Z 1000 złotych czy 2 na początek? Może nawet i nie było tego, nie? Tak. No, tak. Takie cuda się dzieją dziś, nie tam gdzieś 3000 lat temu. Chwała Bogu. Ktoś jeszcze? Ale właśnie w przypadku Tatiany to widać taką cechę, że ona cały czas myśli, jak tam kogoś złapać na tą błystkę, przynętę. No wiadomo, że mówię tym rybackim porównaniem, ale chodzi nam, jak kogoś przyprowadzić do prawdy Słowa Bożego. Nie? Później jak komuś pomóc. Nie? Nie patrzysz tam na siebie, tylko jak komuś pomóc. No i zobaczcie, jak Bóg błogosławi. W pewnym sensie to masz rodziców, ale tu w Polsce byłaś jak sierota. Tak można powiedzieć, nie? A Bóg się sierotami szczególnie opiekuje. Ania? Ja jeszcze też mogę powiedzieć, bo kiedy skończyłam liceum, no to właśnie za namową mojej cioci poszłam do studium takiego, żeby właśnie wyjechać później do Australii, mieć właśnie taką dobrą posadę i jakby na wstępie mieszkanie i dobrą pensję. Ale właśnie wtedy też sobie tak stanęłam przed dylematem, czy właśnie chcę rzeczywiście pójść za Jezusem, czy Jezus jest tylko dodatkiem do mojego życia. No i odpowiedziałam sobie, że jednak chcę, żeby Jezus był najważniejszy w moim życiu. I zrezygnowałam z tego. Skończyłam już tę szkołę, wiadomo, ale już zrezygnowałam właśnie i zamiast do Australii wyjechałam do Lublina. Dobry wybór. Właśnie, bo to był kościół i wiedziałam, że to jest rzecz najważniejsza. I wtedy, i właśnie teraz jak z perspektywy czasu patrzę na to, no to właśnie w krótkim czasie, chociaż też dla mnie to było po prostu jak jakiś kosmos, właśnie dostałam, można powiedzieć, od Boga to, co miałam tam w tej Australii dostać, czyli dobrą pracę
mieszkanie, to też dzięki Pawłowi. I o mężu już i o rodzinie nie wspomnę. Tak. Najpierw praca i mieszkanie. No, ale właśnie tak, dokładnie, że to było jakby właśnie to, za czym dążyłam i właśnie to było dla mnie ewidentnie, że właśnie to jest spełnienie tej obietnicy, że najpierw Bóg, a później szukajcie wszystko inne będzie wam Królestwa dodane. Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne, to śpiewaliśmy. Amen. Taki rozrachunek ze swoim dotychczasowym życiem często nam pomaga zobaczyć coś, czego nie widzimy biegnąc, nie? Właśnie zobaczyć wstecz, czegośmy chcieli, cośmy zrobili, jakie błędyśmy popełnili, czy kiedy dobrześmy wybrali i co Bóg dał. Jeszcze ktoś chciałby ku zachęcie? Paweł, proszę. Ja mam z czatu. A, to poczekaj, Pawle, damy tym z was, którzy nas oglądają, pierwszeństwo. Mam z czatu dwa takie wpisy. Jeden to jest taki, że u nas było tak, że jak nie dawaliśmy na IPP akurat tutaj, to mieliśmy niepokój o pieniądze, odkąd dajemy. Bóg obdarza nas coraz bardziej przeróżnymi rzeczami oraz spokojem o pieniążki. I druga osoba, mnie jak zwolnili z pracy, to też myślałem, że sobie nie poradzę. Ja bez pracy, żona bez pracy, dwójka dzieci i dom na utrzymaniu i matka. I jakoś żyjemy, Bóg pomaga. I ja też mam jeszcze taką historię jednego z naszych darczyńców, który kiedyś powiedział mi, że jak zastosował jedno z właśnie z twoich, Pawle, nauczań i ochotnie przeznaczył pewną kwotę pieniędzy na taki Boży cel, to szybko otrzymał dużo, dużo, dużo większe błogosławieństwo, takie niespodziewane od Boga, finansowe. Mm-hmm. To tyle. Dzięki. Choć muszę tu dodać to, żeby ktoś czasem nie pomyślał, że Bóg to jest taka maszynka do robienia pieniędzy na nasz użytek. Niektórzy tacy teolodzy, czy bardziej oszuści teologii sukcesu, albo zielonoświątkowi sukces, teologii zielonoświątkowej, takiej właśnie z tego nurtu, bo nie wszyscy zielonoświątkowcy, czy nie wszyscy pastorzy zielonoświątkowi tak mówią, ale tacy się niestety zdarzają i nie są, myślę, wystarczająco potępiani przez pozostałych zielonoświątkowców. Mówią tak. To cytuję, mam nagrane takiego kaznodzieje, mogę was kiedyś puścić dla zgorszenia praktycznie, dla nauki, to tam w uniwersytecie, kiedy będziemy przyszłych pastorów szkolić, to będę wam to pokazywał, żebyście to zobaczyli. Teraz tylko zacytuję, mówi, daj Bogu dolara, on da ci 10, daj dychę, da ci stówkę, stówkę dasz, już masz 1000. No normalnie tak, o takim, i oni tam się tam rajcują. Czyli po co oni dają Bogu pieniądze? Żeby dostać więcej dla siebie. To se w totolotka, idioto, zagraj. Nie? Pamiętacie, to nie tak działa. Tak, kiedy my jesteśmy posłuszni, czyli zaraz zresztą, co ja będę mówił, przeczytajmy z listu do Koryntian o Tesalonicza, o tych z Macedonii właśnie. Drugi Koryntian, 8 rozdział od 1 wersetu. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności, mogę to zaświadczyć, owszem ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem, dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Amen. Szczególnie oczywiście, jak widzicie, chodzi mi o ten 5 werset, ale wcześniej, widzicie, to byli biedni ludzie, to nie byli książęta. Zaraz jeszcze zresztą do biednych ludzi wrócimy. To nie byli książęta, którzy mają szczególną powinność, jeśli chodzi o dawanie, nie? Czyli tym, którym Bóg dał do zarządzania ogromnymi majątkami. To dał im też wiele większą odpowiedzialność zaspokajania jego potrzeb na tym świecie. Nie? Tu mamy ludzi biednych. Jeden z najbiedniejszych kościołów. Zobaczcie, skrajne ubóstwo. Widzicie to? Skrajne ubóstwo. Nie małe ubóstwo. Średnie ubóstwo. Skrajne ubóstwo tego kościoła przerodziło się w tak obfite dawanie, że innym bogatym kościołom szczęka opadła niekiedy.
Ale zobaczcie, jaka była tajemnica tego dawania. Najpierw oddawali samych siebie Bogu i Jego celom. Najpierw Panu, potem nam za wolą Bożą. Dlatego przestrzegam, żeby czasem mnie ktoś, kiedy rozmawiamy o pieniądzach, nie zrozumiał. Daj Bogu pieniądze, a dostaniesz od Niego więcej na swoje potrzeby. Zdarza się tak, że rzeczywiście dostaniesz jeszcze więcej. I wielu, może nie tak wielu, ale słyszę takie świadectwa, o których Michał mówi, że człowiek daje ogromne pieniądze, a Bóg mu błogosławi jeszcze potężniej. Ale po co? Żeby mógł jeszcze bardziej mu służyć. Nie sobie, nie? Zwykle bogaci chrześcijanie, kiedy Bóg im błogosławi finansowo, oni żyją dalej na tym samym poziomie. No bo jak żyli wcześniej, kiedy mieli powiedzmy nadwyżkę razy 5, nie? I żyli, już mając wszystkiego pod dostatku, ja już nie mówię w tym czasie, kiedy się dorabiali, kiedy musieli tam sobie od wszystkiego odmawiać, ale już mieli nadwyżkę i zaczęli żyć na pewnym poziomie. No to jak Bóg im daje teraz 100 razy więcej, to co? To nagle ich podniebienia się zmieniają i muszą pić wino już im nie za tyle, tylko za tyle. Jak wcześniej im smakowało za tyle, to dlaczego teraz im przestało smakować? Nie? Czy łóżko, jak mieli wygodne za 2000, to teraz muszą mieć za 15? Nie rozumiecie, że to poganin tak myśli, że dostałem więcej pieniędzy, to teraz sobie więcej kupię. Poganin albo dziecko, to już wybierz właściwe. Nie? A człowiek odpowiedzialny, to mówi, to są moje potrzeby, tyle potrzebuję, a resztę inwestuję. I najlepszą inwestycją jest oczywiście dzieło Boże. Nie? Jakie ono jest? No już ty musisz rozstrzygnąć w swoim sercu i umyśle. Nie? Mówię tę dygresję, żeby czasem ktoś mnie w ten sposób nie zrozumiał. Nie? Ale chyba najbardziej znany przykład dawania to przykład ubogiej wdowy. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, 12 rozdział. Mówiliśmy o książętach i że na nich spoczywa, na was spoczywa, drodzy książęta dzisiejsi, szczególna odpowiedzialność, szczególnie w takich ekstra projektach, jak na przykład uniwersytet. Nie? Bo to nawet być może tysiące normalnych chrześcijan o przeciętnych dochodach nie podołają takiemu zadaniu. Nie? Nie wiem, bo jeszcze nie szacowałem. Będziemy się tym zastanawiać, ale to krok po kroku. Nie od razu, tak jak ksiądz Rydzyk, mówimy, proszę, tu 200 milionów, bo mniej więcej tyle dostał od rządu. Nie? To nie tędy droga. Początek będzie wielki, ale upadek jeszcze większy. Czegoś takiego. Proszę. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła 2 drobne monety. To jest tyle, co 1 grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. To była mniej więcej kwota dniówki. Ona całą dniówkę tyle zarobiła i po prostu wszystko, co miała na dziś, Bogu oddała. I on, Jezus aż zawołał, zobaczcie, wszystkich swoich uczniów. Mówi, chodźcie, zobaczcie, to jest coś niezwykłego. Fajnie, że tamci dawali. On absolutnie ich nie gani, tutaj tych bogaczy, ale oni dawali część tego, co im zbywało. Czyli można powiedzieć, ich poświęcenie osobiste, ich ryzyko osobiste nie było duże. Nie? A ta zaryzykowała dla mnie wszystko. Ona nie wie, czy dzisiaj będzie miała co zjeść po pracy. Po robocie wszystko oddała Bogu. Jak myślicie, czy Bóg się zatroszczył o jej kolację? Jezus ani słowa nie mówi w tej historii o tym.
Ja też nie jestem tutaj, żeby ktoś mnie tak nie zrozumiał opacznie, że od razu, że mówię, żeby oddać wszystkie swoje pieniądze i tak dalej na jakiś taki czy śmaki cel. Nie. Ale Jezus zostawił nam ten wzorzec dawania. I to jest wzorzec największego dawania. A zobaczcie, to nie jest książę. To nie jest możny tego świata. To jest najemna pracownica, jedna z najbiedniejszych w hierarchii, a zebrał wszystkich swoich uczniów, żeby ją im pokazać i tego, i to, co zrobiła. Zostało uwiecznione też na kartach Pisma Świętego do dzisiaj, jako inspiracja dla nas. Ktoś jeszcze? Paweł miał powiedzieć coś, proszę. Tak, czego, ale Ewangelii sukcesu to u nas się nie słyszy. Chciałem powiedzieć, że mówimy też o pieniądzach, ale dla wielu z nas, szczególnie młodych ludzi, są jeszcze ważniejsze rzeczy. Pamiętam, może tak, mam prawo trochę spojrzeć, bo już prawie 50 na karku i trochę pamiętam, jak byłem młody. Mogę powiedzieć bez fałszywej skromności, ale dzięki tutaj braciom w kościele, dzięki wspólnocie, wspólnemu działaniu, widzę, że kiedy była okazja, to rzadko, jeśli w ogóle mówiłem Bogu nie, tak powiem, nie rozumiecie dobrze chyba, że się nie chwalę czy coś takiego, ale powiem o jednym błogosławieństwie, które jest oczywiste i to widać akurat nie dzisiaj, bo Gosia jest chora, ale właśnie żonę spotkałem jadąc na spotkanie chrześcijańskie, które zresztą organizowałem. Ona jechała, okazało się, na to samo spotkanie. Ja się w niej zauroczyłem, przyznaję jeszcze, od pierwszego wierzenia. Od pierwszego spotkania. Pierwszego spotkania, dokładnie tak. I przez te tam 25 lat Bóg pozwolił mi ten kołczan napełnić i dzisiaj jestem otoczony przez dobre i w miarę mądre dzieci. Też w miarę dobre. No, tak jak ja zresztą są. I chcę wam powiedzieć, szczególnie młodym, że z mojego doświadczenia po prostu tak myślę o sobie. Nie pamiętam, żebym się za tymi rzeczami uganiał. Po prostu nie uganiałem się. Skończyłem beznadziejne studia a przy okazji uczyłem się języka angielskiego i co ja robię dzisiaj? Ani historii, nie uczę historii, tylko właśnie angielskiego. Dziś przy okazji po prostu. Nawet mogę powiedzieć, że angielski to głównie się doświadczenie miałem związane ze służbą w kościele. To było takie wspólne tłumaczenie książek na trawie gdzieś nad Tobołowem, jak ktoś może pamięta jeszcze. I tyle. Także nie uganiajcie się za tym, co nie trzeba. Uganiajcie się za tym, co Boże, zobaczycie, że Bóg nie zapomina o swoich dzieciach. To my ojcowie możemy, ale ten w niebie Bóg, Ojciec w niebie pamięta o naszych potrzebach i będzie błogosławił. Najpierw uważam, i widziałem to nie tylko w swoim życiu, najpierw i przede wszystkim tym, którzy zabiegają o Jego. Dzięki. Amen. Dzięki. Ktoś jeszcze na koniec? Ja powiem wam taką historię wigilijną. Nie? Opowieść wigilijna jest jednym z takich bardziej znanych utworów w wielu filmowych adaptacji się doczekał. Ja też mam w swojej rodzinie taką opowieść wigilijną, którą można by z tej ubogiej wdowy kolację pociągnąć już poza sceną, kiedy tu nie widzimy. Jak wiecie, zawsze stawiam ostro sprawy posłuszeństwa Bogu i tak też, tego też oczekuję od tych, którzy chcą ze mną iść za Jezusem. Jeśli bliscy, jeśli rodzina są przeciwko Bogu, no to ja jestem przeciwko nim, nie ma, zmiłuj się, nie? I dawno, dawno temu, za górami, za lasami, była taka sytuacja, zbliżała się Wigilia, do tej pory, no to zawsze gdzieś z rodzicamiśmy ją spędzali i tam było obfitość jedzenia, prezentów, wszystkiego, skolko ugodno. A ja jako młody mąż i ojciec w pewnym momencie powiedziałem, nie, ja chcę spędzić po swojemu święta, żeby moje dzieci nie były wychowywane ciągle w tej katolickiej tradycji. I owszem, mogą to zobaczyć, niech to znają, ale chcę, żeby też zobaczyły inaczej święta i ze swoimi tylko rodzicami.
No, tak się trochę spodziewałem, że trochę z tego luksusu do nas spłynie, chociaż nie będziemy tam z rodzicami na święta, nie? A rodzice postanowili nam dać nauczkę, nie? A wy do nas nie przyjdziecie, no to o suchym pysku wiedzieli, że jesteśmy w dolnych poziomach stanów wysychających, nie? To sobie o suchym pysku spędzicie święta i się nauczycie pokory i tutaj chodzić tak, jak my sobie tego życzymy. No, już nie jeden próbował mnie tego nauczyć. Chwała Bogu, tyle mogę powiedzieć. Miałem 50 zł, nie? Wtedy to jeszcze było tych zer dużo, już nie pamiętam chyba. Jakieś, no tam wiecie, takie wielkie cyfry były, bo to jeszcze było przed tą zmianą pieniędzy, nie? Ale była to kwota 50 zł. To było dużo pieniędzy wtedy. Ale miałem kupić całą Wigilię, czy wiecie, żeby jakiś jeden karb był, coś tam, coś tam, coś tam i prezenty dla dzieci. Już wtedy miałem chyba trójkę dzieci. Już nie pamiętam jak z Kornelią, a jeśli to miała tam słabą jeszcze świadomość, to ją można było jakoś oszukać, jeśli chodzi o prezenty, ale pozostała dwójka to już kumała nieźle, nie? I tak idę z nimi, i tak se liczę. To taki targ na LSM-ie jest, znacie tam koło Leclerca dzisiaj, nie? I tak idę, mam z domu bardzo fajną stację, mieliśmy 100 metrów mniej więcej do tego targu. Mówię, Boże, no tak, to będzie tyle kosztowało, to tyle, to tyle. No może na to jedzenie starczy, ale na prezenty to już na pewno nie. A miałem tam upatrzone takie dwie rzeczy ekstra. Mówię, no Boże, prawie ze łzami w oczach się w ten modlę. Ja to mogę o suchym chlebie te święta. Ale dlaczego moje dzieci mają doświadczać braku twojego błogosławieństwa? Co się stało wtedy? Niektórzy z was znają tę historię. Idę, spuszczoną głowę mam w trawnik, nie? W chodnik i modlę się tak z pretensją do Boga. I nagle już na ostatnim, tylko mam 30 metrów do przejścia, jakiś papierek leży w trawie. Wiecie, co to było? To było 20 zł. Ale to wystarczyło, że spędziliśmy pierwsze te święta sami. W wielkiej radości i błogosławieństwie. I dzieci cieszyły się z prezentów. Tę lekcję pamiętam. Wiem, że Bóg nigdy swoich dzieci w potrzebie nie pozostawi. Czy to będzie potrzeba kupna zabawki dla swojego dziecka, czy zbudowania uniwersytetu na chwałę Boga. Dziękuję. Zaśpiewajmy. Może jeszcze raz. Poszukajcie jeszcze postanowiłem pójść za Jezusem. Poprosimy numer 56. Postanowiłem pójść za Jezusem.
patrząc w tył, czyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Czyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Czyż mam przed sobą, a świat jest za mną. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, choć sam zostanę, znowu idę dalej. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. Postanowiłem pójść za Jezusem. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył. Dobra, dzięki. Mamy jeszcze grupy biblijne. No to oddajmy im głos. Proszę najpierw Trójmiasto. Witamy z Trójmiasta. No Pawle, po raz kolejny pokazałeś, że nie boisz się trudnych tematów tabu, bo już widzę te nagłówki. Pastor Chojecki ogłasza zbiórkę pieniędzy. Oczywiście jeszcze bez pastor pewnie z przodu. Tymczasem no to, co zrobiłeś, no to jest po prostu biblijne nauczanie i przypomnienie nam o tym, że no, trzeba głosić całą wolę Bożą. I mówiłeś o tym dlatego, że Paweł Apostoł też o tym mówił w swoich zborach. No i właśnie, no miałem taką refleksję ostatnio, przejeżdżając przez miasto, widzę kolejny budujący się kościół rzymskokatolicki. No i tak zastanawiam się, bo z mojego prawie 30-letniego doświadczenia w kościele katolickim, kiedy regularnie dawałem na to dzieło Boże od 2 do 5 zł pewnie tygodniowo, czasami trochę więcej, no jak z tych skromnych datków można budować kolejne kościoły i rozwijać te parafie? I rzeczywiście wydaje mi się, że ludzie zapominają, że poza tymi regularnymi datkami stacy przecież gro naszych pieniędzy z podatków jest pompowanych w utrzymanie tego całego systemu. No a tutaj widzimy zupełnie inną rzeczywistość. Rzeczywistość, która pewnie dla wielu jest no, obca, jest niezrozumiała, której też się boją. Jeżeli słyszą, że trzeba na kościół dawać więcej, no to zapala się u nich jakieś światełko ostrzegawcze. Tymczasem jest to coś zupełnie normalnego, zdrowego, gdzie poprzez to, że my w całości finansujemy jakąś inicjatywę, jednocześnie mamy też na to wpływ, mamy pewne oczekiwania i przede wszystkim kształtujemy tą inicjatywę. Więc dziękujemy za to nauczanie, a ja jeszcze przekazuję głos Maćkowi, który chciałby dać swoje krótkie świadectwo na temat pieniędzy. Dzięki. Witam wszystkich serdecznie. No ja mam teraz taką sytuację aktualnie, że przed tym sezonem letnim musiałem wydać pewną część moich oszczędności, które tam mi zostały. No i praktycznie jak wydałem te pieniądze, no to były takie konieczne sprawy remontowo-budowlane. No wiedziałem, że jeżeli nie poprowadzę dobrze sezonu, bo tam wynajmuję te pokoiki, no to będzie bardzo krucho, bo nie będę miał za co kupić nawet opału, żeby ogrzać ten dom zimą. Ponadto był jeszcze taki problem, że jestem tam sam, pracuję, więc realny urlop to są 2 tygodnie gdzieś tam w tym sezonie letnim, a jednak to wymaga mojej takiej stałej obecności. No i miałem wiele obaw. W modlitwie często wspominałem Panu Jezusowi o tych wszystkich problemach, że nie bardzo wiem, jak to pogodzić. No, ale Bóg tak poprowadził te sprawy, że poszedłem do sąsiadki, mamy mojego kolegi i zapytałem, czy nie zna kogoś, kto mógłby mi pomóc w sprzątaniu tego wszystkiego, no bo nie dam rady, a nie mam wyjścia, muszę jakoś ten sezon poprowadzić, chociaż w jakimś minimalnym stopniu. I ona zaraz tam przypomniała sobie o drugiej sąsiadce, która jest na co dzień w domu, nie pracuje, a która trudniła się właśnie sprzątaniem i ma doświadczenie w tych sprawach. No i ona przyszła, dogadaliśmy się co do ceny,
No i ona właśnie mnie mocno odciąża. Między innymi teraz mogę być tutaj z wami, tam jacyś czasowicze mają dzisiaj przyjechać, a ja mogę być tutaj na spotkaniu, bo ona mnie zastępuje w tych wszystkich sprawach. Też mam plany wyjazdu na obóz letni i rozmawiałem z nią, czy ona by się zgodziła właśnie tam zastąpić mnie na ten czas mojej nieobecności. Powiedziała, że nie ma problemu. Mam nadzieję, że ona sobie poradzi z tym, ale jest to dla mnie ogromna pomoc. No i nie byłoby to możliwe, gdyby właśnie Bóg nie dał mi tej osoby do pomocy. Ponadto ten sezon w porównaniu do innych, a prowadzę to już ładnych parę lat, ten interes, jest wyjątkowo obfity. Nie pamiętam, żebym jeszcze tak obfitował w rezerwacje i pomimo tego, że pogoda wcale nie jest jakaś rewelacyjna, naprawdę no, takiego roku jeszcze nie miałem. Wszystko to wygląda bardzo dobrze i wspomniałem ostatnio, kuzynka do mnie przyjechała, no i tak rozmawiamy. Ja mówię, wiesz, Bóg wyjątkowo daje mi wyjątkową obfitość w tym roku, jeśli chodzi o te rezerwacje. No ona na to mówi, no wiesz, bo teraz jest moda na Polskę, nie? Ja tak sobie myślę, no za długo prowadzę ten interes, żeby tak do tego podchodzić, nie? Żeby wierzyć w coś takiego. Także no naprawdę tutaj, no Bóg nie zostawił mnie tutaj z tymi problemami i pokazuje mi, że no nie mam myśleć o tych sprawach związanych z finansami, nie mam tyle czasu temu poświęcać, tyle sił, wysiłku na to wszystko. Mam się zająć jego sprawami, jego marzeniami, a jemu pozostawić resztę, nie? Tak, tak właśnie. Wszystko odbieram. Amen. Dzięki, dzięki bardzo za wasze łączenie i świadectwo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Przenosimy się na Śląsk. Cześć, witajcie. Witam was tradycyjnie. Damy się. O, jeszcze wrócę. O, jest i Marian. Tak, pojawiłem się. No, cieszymy się, że was widzimy, chociaż ja was w tym momencie nie widzę, ale... Jezus powiedział, że jesteśmy warci niż wiele wróbli, a Bóg nawet o upadku na ziemię jednego wróbla, bez wiedzy Boga nawet jeden wróbel nie upada na ziemię. Ptactwo niebieskie nie sieje, nie orze, a Bóg je karmi. To tym bardziej przecież Boże dzieci. Ja mam taki przykład. Wczoraj byliśmy w odwiedzinach u naszego brata i siostry, małżeństwa z innego kościoła, z którymi dosyć często się widzimy, też również z naszą grupą biblijną. I taki przykład. Oni kilkanaście lat temu zawołali do Jezusa o zbawienie. No i od tego momentu, tak jak opowiadają, tak to widzę, bezprecedensowo idą za Jezusem, a jako małżeństwo startowali na poważnym minusie z powodu jakichś tam różnych okoliczności, a Bóg im błogosławi. Wiadomo, że trzeba pracować, trzeba się trudzić, ale z tego minusa wyszli. A teraz taka świeża sprawa, którą Basia opowiadała, ponieważ ich synek ma tam kilka lat i idzie do zerówki, a ze względu na to, że Basia pracowała troszkę oddali i musiała dojeżdżać, sporo czasu traciła i nie mogła tak być z synem tyle czasu, co by chciała. No więc pomyślała o nowej pracy. Okazało się, że praca się znalazła i do tego stopnia, że ona, będąc 600 kilometrów od swojego domu na wczasach, okazało się, że jest możliwość złożenia CV. Termin mijał jeszcze podczas ich pobytu na wczasach, a i tak ta instytucja, która szukała pracownika, i tak poczekała spokojnie, dokładnie wtedy, kiedy oni wrócili, nawet dzień później, zdążyli jeszcze odpocząć, napisać spokojnie CV, przyjechali i dostała tą pracę. Pozdrawiam. Cześć. Warszawa. No, witamy. Warszawa wita, jak zwykle wita Ząbek. Dzięki za nauczanie. Taka pierwsza myśl, która mi przyszła w związku, jeśli chodzi o sprawy finansowe i tutaj Boże działanie, to jest właśnie wasz przykład. Chodzi mi o ten moment, kiedy telewizja Idź Pod Prąd nadaje codziennie. Najpierw było takie skromne studio z jakimś takim dziwnym troszeczkę obrazem, z dziwnym dźwiękiem. Potem to się zamieniło, później była zmiana na takie to lepsze studio, już w ogóle jest inny dźwięk, oczywiście na nową siedzibę.
Teraz coraz częściej dochodzą nowi goście. Widać, jak tutaj Bóg błogosławi w działaniu. Co do uniwersytetu, to myślę, że nie ma rzeczy u Boga. Wiadomo, u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Powinniśmy się po prostu za ten projekt modlić. Modlić się o nasz wkład w ten projekt. Modlić się o odpowiednie osoby, które mogłyby w tym projekcie uczestniczyć, zarówno pod kątem no, tutaj środków, jak i pod kątem wiadomo, tych technicznym, takim w sensie zawodowym. No i to od razu taki wers, od razu mi się tu przypomniał wersety z Ewangelii Mateusza z rozdziału 6. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie jest mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkupują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, nie podkupują i nie kradną. Albo gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Mi się wydaje, że po prostu te wersety wyczerpują po prostu, jeśli chodzi o tutaj na cele i przeznaczenie przez nas środki. No, tyle od nas. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. Dzięki. Pozdrawiamy Warszawę Ząbki i Londyn. Nie wiem, jakiś Chytrów, nie? O, witamy Londyn. O, bardzo jesteście. Spotykamy się po raz pierwszy u Józka, także bardzo fajnie. Jeśli chodzi o nauczanie złoto i srebro należące do Boga, to ja pamiętam, że na samym początku nasza grupa próbowała spotykać się gdzieś po pubach, restauracjach, co nie za bardzo działało. I taką miałem frustrację wewnętrzną, że no, powinien nam tutaj dać, powinien wygrać w lotka z bańkę, kupić ładny taki domek, przerobić na kościółek i byśmy się mieli gdzie spotykać. No, oczywiście Paweł jak zwykle mnie wyprostował, bo tego samego dnia na nauczaniu wspominał, że w złej intencji Bóg nie da i chodziło o to, że była to jakaś książka, którą tłumaczył o pewnym amerykańskim biznesmenie, który postanowił rozwinąć biznes deweloperski. Dopóki on żył, ten biznes nie szedł dobrze. To się okazało, że jego intencja była zła i jak umarł, to się bardzo fajnie rozwinęło. Także od razu zrozumiałem, że moje intencje były dobre. Zaczęliśmy spotykać się po domach, co jest wspaniałe, bo to jest bardzo budujące. Ja na przykład jak goszczę grupę, to jest to dla mnie święto. Nie wiem, może Józek też powie, tak? Także zauważyłem działanie, że na początku bardzo jest fajnie spotykać się po domach. To nie jest jakiś duży kościół, bo nie potrzebna żadna siedziba. Amen. Jest to nawet lepsze, powiedziałbym. Nie wiem, czy ktoś jeszcze dodać. No, ogólnie tą historię, którą już tutaj chwilę wcześniej opowiadałem. Dawno, dawno temu, kiedy byłem młody i chudy, po prostu zimową porą, bieda, nie było pieniędzy na opał, nie było pieniędzy na zakup węgla. Pracowałem wtedy w hucie, szedłem po prostu do magazynu po wodę taką do picia kopertową i znalazłem na placu portfel z pieniędzmi. Tam było pieniędzy na tonę węgla. Nie było żadnych dokumentów, jakichś tam świńskich papierów. Zaniosłem to do kierownika, który na podstawie tam jakiegoś adresu zapisanego rozpoznał, czyli to portfel jest. Był to jakiegoś magazyniera, czy kierowcy, który miał jechać trasę, to miał pieniądze właśnie na paliwo, na oddał te pieniądze. No, węgla nie kupiłem, ale zimę przetrwałem, ale spałem z czystym pieniędzmi. Pa Bogu. Dzięki. Dzięki za tę bardzo budującą historię. Tyle Londyn? Tyle od nas. Pozdrawiamy was serdecznie i do Holandii się przenosimy. Cześć, witam z Holandii. Dzisiaj jedynie we dwójkę, ponieważ taki okres urlopowy, wszyscy w rozjazdach są. W kwestii nauczania i tematu nauczania to miałem taką myśl, że jako przestrogę w sumie, jak kiedyś pamiętam, lubiałem sobie wyobrażać, co bym zrobił, jakbym miał mnóstwo pieniędzy, nie? Miałbym te pieniądze i jakie wspaniałe rzeczy bym mógł dokonać i jak te pieniądze mógłbym spożytkować wspaniale.
Natomiast wiem, że to jest takie grzeszne myślenie i od pewnego czasu wyobrażam sobie Boga jako takiego inwestora po prostu, który musi widzieć Boży cel, któremu oddani są Boży ludzie tak w 100% i wtedy on, powiedzmy, zainwestuje w ten Boży cel i w tych Bożych ludzi, którzy są w 100% temu celowi oddani. Natomiast kiedy pojawią się Boże pieniądze, a tego Bożego celu nie ma, ani nie ma tych Bożych ludzi, no to te pieniądze zostaną zmarnowane. I zostałyby zmarnowane oczywiście, Bóg wie, jak rozporządzać środkami. No w każdym razie jakby takie myślenie, to co bym zrobił, gdybym miał mnóstwo środków, jakby jest grzesznym myśleniem, bo odwodzi nas od realiów i odwodzi nas od właśnie służby Jezusowi Chrystusowi i pcha nas w jakieś wyimaginowane rzeczy, a powinniśmy skupić się na Chrystusie. To tyle. Dziękuję. Dzięki bardzo. Cześć. I na koniec do Białegostoku. O! Cześć. Cześć. Dzisiaj w plenerze, piękna pogoda. No cóż, no to też podzielę się z kolei swoim doświadczeniem. Jakoś zawsze miałem wmówione, że żeby być bogatym, trzeba się dobrze uczyć, skończyć dobrą szkołę, no, pójść na studia, tak. No i tak tego planu się trzymałem. Byłem w jednym z lepszych liceów w Białymstoku, w najlepszej klasie, miałem chyba drugą średnią w klasie, także zerowy uczeń. No i zbliżała się matura, tak? I po maturze planowałem iść na studia do Warszawy, skończyć dobry kierunek i dalej najlepiej za granicę, gdzieś tam do Anglii czy do Ameryki. No i cóż, Bóg tak chciał jednak, żebym do tej Warszawy nie szedł, bo matura z jednego przedmiotu, z matematyki poszła mi no, dużo poniżej moich oczekiwań. I zdarzyło się tak, że zabrakło mi chyba 3-4 punktów, żeby się dostać na ten kierunek do Warszawy, jak to chciałem. No straszna tragedia była na początku, ale jakoś to przełknąłem. No i teraz po latach wiem, że tak miało być po prostu, że Bóg widział mnie tutaj. Tutaj poznałem też swoją żonę. No i tutaj jakby się realizuje teraz. No i jeszcze druga rzecz, też a propos pieniędzy, no to bym powiedział, że przed nawróceniem, no to właśnie człowiek tak cały czas miał jakieś potrzeby, abym to kupił, to potrzebuję, ale mnie nie stać, a tu może gdzieś bym coś skombinował i tak dalej. Natomiast gdzie by tam, czy ile pieniędzy jeszcze potrzebuje, żeby zaspokoić swoje wszystkie potrzeby, to po prostu cieszymy się z tego, co mamy i jakby wiemy, że nam niczego nie zabraknie, bo Bóg jest z nami, Bóg się nami troszczy i muszę powiedzieć, że przy takim podejściu jakby jest jeszcze lepiej niż było wcześniej. Tak? No, takie moje świadectwo. Dziękujemy bardzo. Tak jak mówiłem, my tu jeszcze będziemy słuchać świadectw naszych braci i sióstr, a potem, jak Bóg da, chrzest i jeszcze różne spotkania. Mamy także tak zwany Kids Eat pod prąd, czyli 8-12, ale tych wszystkich z was, którzy w jakiś sposób zostali poruszeni tym, co usłyszeli albo z naszych świadectw, albo ze Słowa Bożego i chcielibyście więcej, chcecie kontaktu, pomocy, piszcie do nas na adres kontakt@eatspodprad.pl. Postaramy się każdemu z was odpowiedzieć. Nie wiem, czy damy radę pomóc, ale się postaramy. Oczywiście, jeśli macie pytania, sugestie, rady co do uniwersytetu,
to jest, jak wiecie, problem, projekt na całe dzieje Polski, bo jeszcze czegoś takiego w Polsce nikt nie zrobił. Możemy, nasze pokolenie może to zrobić. Piszcie do nas, dzielcie się swoimi przemyśleniami i to, co wy możecie wnieść do tego projektu. A na 17 zapraszam na jaki temat? Smoczek XXI wieku. Do zobaczenia.